Nie tak dawno temu w pobliskiej mieścinie żył nieprzeciętnej urody młody student remontujący drogi. W pewnym momencie żywota swego zapragnął on uczynić coś całkiem nowego. Przemierzę drogi i szlaki w poszukiwaniu skarbu po szlaki. Wnuczku kochany, skoro w nieznane wyruszasz drogi, pragnę ci wręczyć dla przestrogi pewną rzecz, która ci pomoże wsiąść do pociągu o właściwej porze. Powszechnie wiadomo, że każda przygoda wymaga odpowiednich przygotowań. Witam panią. Witam pana. Poproszę mapę, kompas, linkę i karabinczyk. A gdzież się pan tak wybiera, że tyle sprzętu mu potrzeba? Przez pola i lasy w poszukiwaniu skarbu krasy. A gdzież ten skarb? Droga pani, poprzestańmy na prostszych pytaniach. Ach, rozumiem. W takim razie mam dla pana idealny specyfik. To prawdy. Pani spojrzenie jest takie przyziemne. Aby mógł pan bujać w obłokach, ktoś musi twardo stąpać po ziemi. Dziękuję pani bardzo. Polecam się pan na przyszłość! Gdybym tylko wiedział, gdzie mam szukać. Przepraszam pana, czy tędy jeżdżą autobusy w stronę południowego lasu? Jeżdżą. A dlaczego pani pyta? Czy to nie oczywiste? Chcę tam pojechać. A co będzie tam pani robiła? A czemu to pana interesuje? Zastanawiam się, co można robić w lesie. Dużo rzeczy. Na przykład? A to już na pewno pan sam potrafi ustalić. A która to już godzina? To już na pewno... Pani sama potrafi ustalić. Ależ pan nieżyczliwy. Droga pani, to pani jako pierwsza wykazała się brakiem chęci udzielenia mi informacji. Doprawdy. Pani mi powie, po co idzie do lasu, a ja powiem, która godzina. Muszę coś znaleźć. Czyżby skarb? A skąd pan może o tym wiedzieć? W tym celu opuściłem rodzinne progi. Pani potrzebuje na pewno mojej pomocy. Przecież to ciężka i niebezpieczna praca. A co pan insynuuje, że ja z łopatą sobie nie poradzę? Albo że uderzę się nią w głowę? Mówię tylko, że przyda się pani pomoc. Sądząc po pani zachowaniu, ma pani duże problemy z orientacją w terenie. Mania nie chciała się zgodzić. Z drugiej jednak strony... Zgoda, ale to pan będzie kopał. Witold. Marianna. Mania i Witek długo szukali właściwego miejsca w gęstwinie lasu. To musi być gdzieś tutaj. Mi się wydaje, że bardziej w lewo gdzieś. Słyszałeś? Ach, spokojnie, to tylko leśniczy. Ciągnie za nami się już trzecią godzinę. Nie myślisz, że coś zniszczymy? Dzień dobry! Widzę, że państwo weszli na miły spacerek! Ale kwiatów nie zrywali. A skądże znowu? Tutaj nie ma kwiatów. No nie ma, bo hołota z miasta wszystko rozgromiła. Pan wołał coś o jakimś skarbie? Do skarbu. Czemu pan wołał? Ano bo czasem przychodzi. Jak to przychodzi? No... podpełza. Jak to podpełza? Węże tak mają. To tu są węże? Jeden. Mój. Żegnam państwa.
Niech pan nie odchodzi, ja się boję węży. Na pani miejscu bardziej obawiałbym się komarów. Komary? Au! Coś wielkiego mnie użarło. A niech mnie, trzy bąble obok siebie. Niesamowite. Czemu? No to musiał być jakiś potężny komar. Sprzedawczyni jednak wiedziała, co mówi. Tam. To musi być tutaj. Tu? Kopiemy? Ty kopiesz. Ryż? Przecież Chińczyk na bazarku zapewniał mnie, że dzięki tej mapie znajdę prawdziwy skarb. Przykro mi, że nie znaleźliśmy prawdziwego skarbu. Ale wiesz co? Prawdziwy skarb był zawsze przy mnie. Chyba wiem, co masz na myśli. Czas, jaki nam dano? Nie czas. Zegarek. Jest naprawdę niezawodny. Autobus przyjechał punktualnie, a dodatkowo ma wartość sentymentalną. Dostałem go od dziadka. Nie trzeba zatem przemierzać lasów srogich dla odnalezienia skarbów twemu sercu drogich.